Kokotku trwa piąta edycja Festiwalu Życia, największego chrześcijańskiego wydarzenia plenerowego dla młodzieży na Śląsku. Na miejscu zebrało się ponad 800 uczestników. Zwieńczeniem drugiego dnia festiwalu był koncert Roxany Węgiel. No i jestem pierwszy raz na festiwalu. Naprawdę dobry czas się zapowiada, cudowni ludzie. Już w tych naprawdę pierwszych minutach przyjścia tutaj nie ma szans doświadczenia jakiejś samotności. Dzisiaj zaczęliśmy od jutrzni. Były spotkania w grupach pierwsze warsztaty. Była msza, różaniec był. To są bo naprawdę rzeczy, których nie należy tutaj omijać, bo po to się przyjeżdża. Dzisiaj mieliśmy piękną pogodę, bo trochę zbliżyło. Przede wszystkim było dzisiaj o słuchaniu Słowa Bożego. Myślę, że to była taka istota tego, bo słuchamy wiele takich głupot niekiedy, nie? To się też przekłada na to, że no, jesteśmy po prostu nieszczęśliwi, nie? A Bóg, który jest w ogóle tym dawcą życia i On chce pełni szczęścia dla nas, to On dla nas właśnie daje to wisienkę na torcie, nie? To, co jest najlepsze. I właśnie o tym słowie dzisiaj było.